Sukces wart jest każdych pieniędzy. Uważam, że jakaś premia piłkarzom się należy. To premier dziś. Ale teraz premier także dziś. Nie będzie rządowych środków na premię dla piłkarzy. Przed mundialem premier obiecywał 30 milionów, ale jest kryzys wiarygodności. Arleta Zalewska. Do zobaczenia, panie mistrzostwa. To nagranie zrobiono tuż przed wylotem polskiej kadry do Kataru. I to w czasie tego spotkania z piłkarzami premier złożył taką obietnicę. Wierzę w was. Będziecie na pewno dawali się wszystko, a my tu z panem trenerem zapewnimy, żeby jak się uda, to żeby była bardzo naprawdę dobra nagroda. I tu nagranie się kończy, ale jak ustalili dziennikarze Wirtualnej Polski, nagrodą za wyjście z grupy dla piłkarzy, trenera i sztabu do podziału miało być co najmniej 30 milionów złotych. To niezależnie jak oceniamy grę piłkarzy, ogromna dla budżetu państwa kwota. Jest trudno, jest bardzo ciężko, jest kryzys. Szczególnie, że dziś od premiera i prezesa PiS-u Polacy przede wszystkim słyszą to. No szanowni państwo, no jest kryzys. To jest skandal, że premier oczywiście on uwielbia, premier Morawiecki, obiecywać, a potem się wycofywać, ale przede wszystkim premier Morawiecki uwielbia wydawać nie swoje pieniądze. Reprezentanci zasłużyli na pochwały, jesteśmy z nich dumni, no ale 30 milionów złotych za wyjście z grupy to byłby jakiś, no przepraszam serdecznie, skandal. I dlatego wczoraj w kancelarii premiera miał zebrać się sztab, który jak najszybciej chciał ten wizerunkowy kryzys zażegnać. I rozmawiali o większym wsparciu dla polskiej piłki nożnej. Najpierw rzecznik rządu próbował dementować informacje mediów, twierdząc, że dodatkowe pieniądze trafią, ale nie do piłkarzy z kadry i nie za grę na mundialu, ale do tych najmłodszych, na ich rozwój. Że powstał specjalny fundusz, który będzie zajmował się, i tutaj to jest ważne, szkoleniem, rozwojem dzieci, które grają w piłkę nożną, budową infrastruktury dodatkowej, nowymi technologiami w sporcie. Dawaliście wszystko. Tyle, że premier i tu jeszcze raz fragment nagrania. Jak się uda, to żeby była bardzo naprawdę dobra nagroda. Tu o szkoleniach czy wsparciu dla młodych nie wspominał, ale i to politycy obozu władzy próbowali dziś tak tłumaczyć. To nie było żadne wiążące, ani żadne premier nie mówił ile, ani komu, ani cokolwiek. Domyślam się, że to była rozmowa, która miała tam zagrzać piłkarzy do boju. Premier wbił sobie samobuja, bo inaczej nie da się tego określić. I teraz rozumiem, próbują to odkręcać. Na pewno teraz będą kłamać, że to było, że to nie premia, a to pójdzie na rozwój sportu. Czyli co, jakby nie wyszli z grupy, to młodzież by nie dostała? Według medialnych informacji trener i piłkarze o nagrodach, które obiecał im premier, dyskutowali jeszcze przed swoim ostatnim meczem w Katarze. Ten sukces wart jest każdych pieniędzy. Mówił dziś dopytywany o nagrody Mateusz Morawiecki. Premier ponownie pochwalił drużynę za historyczny sukces. Jakaś premia się też należy naszym piłkarzom, ponieważ wyszli rzeczywiście z grupy. W ogóle przecież grali naprawdę nieźle. My też dostali swoje środki z FIFA. Ja nie wiem dokładnie ile, ale myślę, że to jest też koło 20 czy nawet więcej milionów złotych. Dopiero kilka godzin później premier jednoznacznie stwierdził, że piłkarze rządowych nagród nie dostaną. Arleta Zalewska, Fakty.